Dzisiaj w Moruniu gościmy pana Sebastiana Bartkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Umysławskie Towarzystwo Historyczne. Panie Sebastianie, proszę powiedzieć, jak pana stowarzyszenie wykorzystuje internet oraz nowe technologie do pracy z młodzieżą, bo wiemy, że pracujecie z młodzieżą. Tak jest. Nasze stowarzyszenie generalnie zajmuje się badaniem i popularyzacją dziejów ziemi chomińskiej, ale jak gdyby bazą całego działania jest współpraca z młodzieżą licealną i gimnazjalną w Chomisławie. I jak gdyby główne założenie jest takie, żeby młodzież pracowała na najnowszym sprzęcie technologicznym i wykorzystywała go w badaniach historycznych. I jako przykład możemy podać tak zwane reprinty kronik. Jest to taka inicjatywa, która polegała na tym, że młodzież na podstawie czy na bazie kronik, które zostały znalezione w miejscowym środowisku i w wykorzystaniu cyfrowej archiwizacji obrazów w postaci aparatów cyfrowych, dokonała rejestracji tych kronik, a potem w druku cyfrowym zostały one powielone i udostępnione lokalnej społeczności. Wszystkie połączenie pracy z badań historycznych z najnowszą technologią cyfrową. Ma to ogromny oddźwięk społeczny, ludzie są chętni do oglądania tego, młodzież ciekawi. Inną taką inicjatywą, która łączy w sobie cechy wykorzystania najnowszego sprzętu z historią, są na przykład fotokomiksy. Jest to, dzisiaj pracujemy w takim grancie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, który nazywa się Granty Modelowe Replikacje i uczymy, jak robić fotokomiksy historyczne inne organizacje. A idea tego fotokomiksu jest bardzo prosta, mianowicie dzieci wymyślają sobie jakąś fabułę opartą na źródłach czy na wątkach historycznych z danego regionu, tworzą tą fabułę, robią zdjęcia i potem jak gdyby składają to w choreograficznym programie i powstaje fotokomiks historyczny, który ma cel i edukacyjny, bo jest pewną formą tutaj też źródła takiego pomocy dydaktycznej, ale też świetnie się przy tym bawią i poznają historię swojej małej ojczyzny. Podobna, jeżeli chodzi o wątki historyczne danego regionu, to młodzież również tworzy wiejski periodyk historyczny, który się nazywa Mitowskie Zeszyty Historyczne, w której piszą i młodzież, historycy, i księża, i wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia w tej materii. Natomiast pani zapytała jeszcze o internet, więc my nie tylko źródła badamy, ale też również je tworzymy. Mamy takie dwie inicjatywy, które związane z najnowszą technologią cyfrową i internetem, które polegają na tym, że archiwizujemy czas zastany, czas rzeczywisty, który kiedyś był znakomity źródło. Jednym z nich jest portal internetowy www.tvunizma.pl. Zachęcam do wejścia na ten portal, gdzie młodzież codziennie przedstawia bieżące informacje społeczne, kulturalne, sportowe z gminy. Tworzą też książki, tworzą też film animowany, który jest ich jakby dziełem oraz chyba nasze najlepsze dzieło w tej materii, mianowicie telewizja Unifa. Tutaj rejestrowane w postaci kamer wszystkie wydarzenia, opinie, sądy, wywiady są prezentowane w postaci płyty DVD, która kosztuje się zawsze na koniec miesiąca. Obecnie jest również realizowana w ramach programu ogólnopolskiego Równe Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Najlepsze plany są takie. Będziemy teraz szkolili 20 organizacji, aby tworzyły same w swoich środowiskach fotokomiksy. Teraz właśnie za tydzień w ośrodku Krzysieku Kołotołunia będzie konferencja, szkolenie warsztatowe, na które mogą się jeszcze zgłaszać organizacje na stronę tvunisław.pl, które po dwie osoby mogą przyjechać i zobaczyć, jak to się technicznie robi. To są takie najbliższe plany związane z technologiami cyfrowymi. Są jeszcze oczywiście nowe pomysły, nowe jak gdyby projekty pisane oczywiście. Jeden z nich jest na przykład mobilna czytelna czasopism, ale wszystko zależy od tego, czy grantodawcy, że tak powiem, nasz pomysł zaczną uważać za wartościowy i czekamy na wynik. I na czym miałaby polegać ta cyfrowa mobilna? Cyfrowanie, to mobilna czytelnia czasopism. Otóż w związku z popularyzacją społeczeństwa, jaka jest dzisiaj, chcielibyśmy zrobić coś takiego, że jest mobilna i stacjonarna czytelnia czasopism dla ludzi. Znaczy są kurierzy, są ludzie, którzy dzwonią, bo przychodzą do czasopisma, ale na rozmaitej tematyki, społecznej, i kobiece, i dziecięce, i komputerowe.
jest wymiana, znaczy wymiana, że sobie pożycza, oddaje i ma dostęp do tych gang. Myślę, że to się sprawdzi. Tak młodzież będzie pracowała razem z osobami dorosłymi, czyli z seniorami, bo taka jest idea tej akcji. I ona wspólnie będzie tworzyła pewien system właśnie dotarcia do wszystkich mieszkańców gminy, który będzie polegał właśnie na tym, że tak powiem, każdy będzie miał to, co będzie chciał. Tak? No, już nie wspomnę, że no, bezkosztowo, ale chodzi o to, żeby pobudzić trochę i czytelnictwo, które jest na wszystko tragiczne po prostu. No i dać dostęp tym, którzy dotychczas nie mieli tego. A czy to będzie współpraca z biblioteką lokalną? Tak, biblioteką gminną i szkolną. Tak, żeby to było również z taką dziewczyną na zewsząd, która jest obecnie właśnie gdzieś na dniach, drogi doktora z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, więc mamy fachowców i jednocześnie ludzi zewsząd, którzy się pozaangażują, którzy nie mieli dotychczas dostępu do takich rzeczy i nie mieli możliwości na przykład być bibliotekarką, a nie tylko jest marzenie. Bardzo to wszystko ciekawe, niestety musimy powoli kończyć. Proszę jeszcze o powtórzenie najważniejszych stron internetowych, na które możemy zajrzeć. Najważniejsza strona internetowa, taka wzorcowa, prowadzona przez młodzież, to jeszcze www.tvunislav.pl. Tam jest kontakt z nami, nasze pomysły, realizatorzy i wiele, wiele ciekawych informacji. Dziękuję bardzo.